stron zapłacił 812 zł na pewnej stronie swojej warkami. Niestety nie podam wam tej strony, bo jest tam duża promocja, a chcę tam jeszcze zakupić, a jak ją bym podał, to pewnie większość osób tam zrobiła zakup. Także bierzemy się za unboxing. Dobra, no i co tu ja pierwszy? Takie tropika, zobaczmy jak one wyglądają. Są bączki? Nie wiem nawet co tu jest. Wow, taki... Takie coś, 5 sztuk za 10 zł, to niech kolega sobie. Przybliżę was. To tak, dalej mamy. Kolokor sejczy. Następny mamy Spymaster. No i tam już zaczyna się pić. Dalej mamy już coś. Big Corsairsy. Potem mamy Achtungi H3, na które czyhałem i się doczyhałem. Tak właśnie. No, także H3 jak mamy. Mamy jeszcze no. No nie wiem, zobaczymy czy będzie dobra, czy to opłacało się w ogóle ją. Dobra, potem mamy jasność może podwyższy. Dobra. Potem mamy Exploder 4. O kurde. Jestem z powrotem. Nie, to nowe są. H2, ale to chyba za free dostałem. Bo H2 nie zamawiałem ogólnie. Miało być? H2 jeszcze mamy. Później mamy taki zestawik. No to? Co? To jest to rakiet.
Nie wiem. Sześć paczek. Tam jest. No praktycznie się nie dostają. Zamawiałem tyle. Potem trzy salary. No i tak, już to jedno wyrzutnie wyjąłem. Mamy Georgia, wiecie, jakoś tak się czyta, nie wiem. Indiana. Baterii mamy tylko gdzieś. Cudaka mamy. 15 mm. Tylko kalibru. Sygnał. Mamy jeszcze Indianę nową. Muszę wam pokazać. A nie. Tak. A, bo z dwóch stron nie. No, także tak, coś tutaj ufadło. Ląd się ufadło, no dobra. Także. Tak, tak. Co mamy? Ach, tą. Tak. Jeżeli film wam się spodobał, to stawcie łapkę. Naprawdę, dosyć fajnie. Jeszcze zamierzam sobie dokupić kontóweczki i strzałówki. No nie, ale to jeszcze. Także widzimy się w kolejnych filmach. Na razie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.